Witam Państwa, dobry wieczór. W gmachu Sejmu zebrała się komisja porozumiewawcza Okrągłego Stołu. Panie ministrze, strona opozycyjna Solidarnościowa publicznie oświadczyła, iż oczekuje propozycji w sprawie nieobsadzonych mandatów do Sejmu. Czy takie propozycje są i czy będą przedmiotem dzisiejszych obrad? Tak, sprawy te były przedmiotem naszej poniedziałkowej rozmowy z panem profesorem Bronisławem Gieremkiem, z panem redaktorem Tadeuszem Mazowieckim przy udziale księdza dyrektora Alojzego Orszulika. Sprawy te będą również przedmiotem dzisiejszych naszych obrad. Po to się właśnie spotykamy. Czy jest to jedna propozycja, czy kilka wariantów? Nie chciałbym się wypowiadać w tej chwili. Wariantów jest kilka. Sądzę, że znajdziemy optymalne rozwiązanie. Czy strona Solidarnościowa też ma propozycję co do obsadzenia wolnych miejsc w Sejmie? Będziemy dyskutować. Natomiast wiemy, że była ugoda przy Okrągłym Stole i trzeba jej dochować. Jesteśmy gotowi dochować. Co pan sądzi o propozycji rządu koalicyjnego? Na razie na te tematy też trzeba porozmawiać poważnie, w spokoju, a przed kamerami później trochę. I te dwie sprawy będą przedmiotem dzisiejszych obrad? No nie, do rozmów trzeba dwóch. Jedna, zobaczymy jak co strona rządowa ma koalicyjna i my też trochę mamy. Obrady, które miały zakończyć się o 17, jeszcze trwają. Szerszą relację postaramy się więc przekazać Państwu w panoramie i w echach dnia.